Zbyszka. Ale ja to nie będę pasować. Póki co, to jedyną osobą, która nie pasuje do tego towarzystwa, to jest mnie. Nie uwierzycie, ale z roboty nadal. Dajcie ci na to, nie tak zmarną. Nie musicie, ale bardzo was proszę, podejdźcie tutaj, bo będziemy się wtedy... Tak, jesteśmy wszyscy. Słuchajcie, ja myślę, że Bartek by zaczął tak, jak ja zacznę, to znaczy poprosiłby was pewnie o duże brawa dla Maćka Janowskiego. Zapewne w redzowie Maciuś jeszcze raz wielkie gratulacje. Obiecaliśmy sobie jeszcze mistrzostwo, ale później w międzyczasie jeszcze Grand Prix. Mówię i zaczynam od Żużla, bo jak wiecie doskonale, no Żużel to była co pierwsza, tak miłość Bartka, można tak pożytować. Przepraszamy wszystkie piękne damy. Ale tak, ale Żużel to z całą pewnością była pierwsza miłość Bartka. A w ogóle nie będę długo mówił, bo po pierwsze słońce, po drugie Bartek nie lubi takich długich przemówień. Nie wcale. No chyba, że sam to robi, tak? Ale to inny nie lubi, tak? Będę mówił bardzo krótko. Bardzo dziękuję i cieszę się, że tutaj wszyscy możemy się spotkać w gronie przyjaciół, po prostu w gronie przyjaciół. I myślę sobie, że jesteśmy naprawdę szczęściarzami, że mogliśmy przyjaźnić się z Bartkiem. Myślę, że on nam tą przyjaźnią wdzięczał się. W ogóle taka nietypowa sytuacja, tak? Jesteśmy na urodzinach 42, a jubilata z nami nie ma, ale... Jest gdzieś tam. Siedzi gdzieś i patrzy na nas. I machamy Bartku do ciebie z tego miejsca, które w jakiś szczególny sposób sobie umiłowałeś. Brakuje go, to z całą pewnością, prawda? Po drugie, ja, tak jak powiedziałem, jestem, wszyscy jesteśmy tutaj szczęściarzami, że mogliśmy się z Bartkiem przyjaźnić. Cały czas mam przed oczami tą jego niezwykłą aktywność, tak? Mając tyle różnych ograniczeń. Zamiast koncentrować się na sobie, na tym, co go boli, na tym, co mu dospiera, tak, to on po prostu cały czas był mega aktywny. Dzisiaj jak szędam się po różnych miejscach we Wrocławiu, to przyznam wam, że brakuje mi z całą pewnością Bartka. Brakuje mi tych rozmów, czasami celnych, znaczy zawsze mam celne uwagi, ale po co od razu krytyczne, prawda? Ale także te krytyczne, które miały, żebyśmy zawsze coś przekuwali, dzięki temu powstawały fajne rzeczy, to co z wami, prawda, robiło dla to, co z nami, Wrocław bez barier, tak cały czas wyrażając tą troskę, aby to miasto było jeszcze lepiej. Albo inaczej, aby w tym mieście jeszcze lepiej żyło się osobom z różnymi niepełnosprawnościami. To były wielkie i fajne takie rzeczy. A ponieważ my we Wrocławiu, bo miało być krótkie, ponieważ my we Wrocławiu tylko najfajniejsze i takim najzacniejszym obywatelom dedykujemy nasze wrocławskie krasnale, no to państwo się domyślacie, co tam się, tak powiem, pod tą flagą kryje. Zresztą jak zwykle w dobrym, żużlowym towarzystwie Tomka Jędrzejaka. Myślę, że no naprawdę trudno sobie wymarzyć lepsze miejsce, lepszy anturaż. Także jak będziecie przychodzić na żużel, to przejdźcie czasami tutaj koło Bartka i przywitajcie się z nim. Także bardzo wam dziękuję, że pomimo tej wakacyjnej, jesteście, że możemy się na tych urodzinach spotkać. Myślę, że nieraz jeszcze tutaj właśnie jubileuszowo razem w tym zespole, w tej rodzinie z Bartkiem spotykać się będziemy. Także bardzo wam serdecznie dziękuję. I Madziu, daję do Ja przepraszam, Bartek.
mówił bez podpowiadacza. Się bardzo dobrze z tym czuł. Ja... Nie, spoglądał w telefon. Nie patrzył w telefon, niby nie podglądał, ale miał swój trompter. Ja zapisałem sobie na kartce, nie będę długo, ale tak od serca. Stadion Olimpijski związany jest z żużlem, twoją miłością. Pragnąłeś, by został przystosowany dla osób z niepełnosprawnością. I stało się. Twoje działania były związane z osobami z niepełnosprawnością. Robiłeś wszystko, by im pomóc. Krasnal to taki mały, wielki człowiek. Takim byłeś ty, Bartek. Zawsze chłonąłeś bajki o Krasnalach. Jestem dumna, że się urodziłeś, żyłeś, cieszyłeś się życiem. Działałeś, dla mnie byłeś wielki i mocny. Dziękuję wszystkim twoim przyjaciołom. Dziękuję panu prezydentowi Jackowi Sutrykowi, z którym współpracowałeś i byłeś zawsze wobec niego lojalnym, oddanym przyjacielem. Dobro zawsze wraca. Masz dalej pełne ręce roboty. Dalej robisz wszystko, by łatwiej się nam żyło. Kocham, mama. Ja tak po tradycji, szczęść Boże dla wszystkich, powiem, że to jest właśnie ten skarb, który przyniosło nam życie i on jakby został prezentem w miejsce Bartka. Chociaż Bartka nie da się zastąpić. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o czym innym. Chcę tylko przekazać pewną informację. Tradycją, że tak powiem, od 42 lat 12 lipca o 18.30 była zawsze msza święta rodzinowa Bartka. W naszym kościele w Zakrzowie świętego Jana Apostoła. Wcześniej jeszcze w Pawłowicach, a później na wsi polu świętego Jakuba i Krzysztofa. I dzisiaj też jest tam msza. Ta msza jest już nie urodzinowa, tylko dziękczynna za życie Bartka i za jego przyjaciół. Jeśli ktoś miałby życzenie, to serdecznie zapraszam na tą mszę, bo ta msza stanie się tradycją. Ta jest 42, a chciałbym, żeby tych mszy było jak najwięcej, żeby ta pamięć o Bartku, który tak jakoś przylgnął do nas, żeśmy z sobą tak byli blisko, że trudno to zrozumieć, ale zapraszam serdecznie wszystkich. Myślę...